Jak zamontować szkło klejone klejem UV? Tutaj na przykładzie Huawei P30 Pro i szkła marki Mokolo klejonego klejem właśnie otóż tą UV. Krok pierwszy. Umieść telefon na płaskiej powierzchni. Ważne jest, żeby ona była wypoziomowana. Wyłącz go, otwórz cały zestaw montażowy i wyczyść front telefonu. Krok drugi. Czyszczenie telefonu. Użyj najpierw ściereczki nasączonej alkoholem, która jest w zestawie. Dokładnie wyczyść front ekranu. Następnie użyj ścierki z mikrofibry. Również pozbądź się resztek ewentualnych płynu, który był użyty na pierwszej ściereczce. Za pomocą dołączonych specjalnych pasków z taśmy pozbądź się ewentualnych paprochów, które mogą znaleźć się na froncie Twojego smartfona. Upewnij się, że front ekranu jest czysty, nie ma na nim żadnych śladów po Twoich palcach, paprochów. Jeżeli tak, weź tubkę z klejem, ona jest otwierana z dwóch stron. Najpierw oderwij dolną część tej tubki, następnie umieść ją nad smartfonem, mniej więcej na wysokości jego środka. Odkręć górną część i poczekaj, aż cały klej spłynie na front Twojego smartfona. Gdy już masz klej na ekranie swojego telefonu, weź szkło z zestawu, zdejmij folię zabezpieczającą, która jest na jego tyle i w taki otóż to sposób, jak na filmie, połóż szkło na froncie ekranu. Czasami może się zdarzyć, że klej gdzieś bokami troszeczkę Ci wycieknie. Nie przejmuj się tym. Spokojnie poczekaj, aż klej rozleje się po całej powierzchni Twojego ekranu. Następnie weź ściereczkę, którą miałeś w zestawie, zbierz ewentualne nadmiary kleju, które gdzieś mogą być po bokach Twojego telefonu. Po opuszczeniu szkła na ekran, wyśrodkuj je względem aparatu. Jak widzisz, w tym szkle występuje łezka. Dopasuj ją idealnie do kształtu łezki, które jest na Twoim aparacie. Uważaj, aby wszystko pasowało, nie było problemu później z robieniem zdjęć przednią kamerką. Kolejny krok, czyli utwardzanie kleju, którym mocujesz szkło do ekranu. Za pomocą powerbanku lub jakiegokolwiek innego źródła energii podłącz dołączoną lampkę UV i wstępnie utwardź szkło. Wstępne utwardzenie to około 20 sekund na każdej powierzchni ekranu, więc rób to przesuwając z jednej strony na drugą lampkę. Pamiętaj, aby odczekać za każdym razem 20 sekund i do kolejnej części, aż z góry na dół wstępnie utwardzisz cały klej pod szkłem. Następnie weź nasączoną ściereczkę, przytrzyj dookoła ekran, uważając, żeby nie wybrać kleju, który jest między szkłem, które zakładałeś, a ekranem. Pozbądź się właśnie ewentualnych jakichś wycieków, które mogłyby później zaschnąć i nie wyglądać zbytnio estetycznie. Gdy to zrobisz, przejdźmy do ostatniego etapu, czyli ostatecznego utwardzenia kleju pod szkłem, który montujesz. Teraz tak samo jak przy wstępnym utwardzaniu, nie po 20, tylko już po 40 sekund, utwardzaj szkło, przesuwając lampkę z jednego końca telefonu na drugi. Łączne utwardzanie szkła to mniej więcej minuta czasu, czyli 20 sekund wstępnego utwardzania, jak i również 40 już takiego końcowego. Po utwardzeniu weź telefon, sprawdź, czy wszystko ładnie wygląda, oczyść, ewentualnie przetrzyj go załączoną ściereczką, która jest w zestawie, jeżeli nie, to z najzwyklejszym alkoholem, przetrzyj front i ciesz się z idealnie założonego szkła. Po zamontowaniu szkła telefon prezentuje się bardzo dobrze. Dotyk działa idealnie, odwzorowanie barw jest na bardzo wysokim poziomie, czerń jest czarna, a Ty możesz cieszyć się z smartfona. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się film, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Macie jakieś pytania odnośnie montażu, oczywiście piszcie. Na koniec jeszcze coś dla Was.
pierwsze 10 osób, które przy zakupie tego szkła w naszym sklepie użyje kodu MOKOLOPANCERNIK50, ma 50% rabatu. Czyli jeżeli szukacie szkła UV do swojego Huawei P30 Pro, myślę, że świetna okazja. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, bo na pewno tego typu promocje i akcje będą się jeszcze powtarzały.